Zaginięć takich jak to Macieja Radomskiego w skali roku są setki. Zielonogórscy policjanci na przełomie roku prowadzą ponad 100 spraw poszukiwawczych osób zaginionych. Są to osoby w każdym wieku, są to osoby, które wyszły na przykład w ostatnim czasie do lasu, tam zabłądziły. Scenariusz zazwyczaj jest bardzo podobny. Wyjście z domu i ślad ginie. Jedną ze spraw poszukiwawczych, która w ostatnim czasie jest prowadzona przez naszych policjantów, to sprawa 38-letniego mężczyzny, który rano wyjechał do pracy, jednak do tej pracy nie dotarł, nie ma z nim kontaktu. W tej sprawie policjanci prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie aktualnego miejsca jego pobytu. Poszukiwań często podejmuje się sama rodzina zaginionego, wynajęcie detektywa, jasno widza, liczy się nawet informacja podana na Facebooku. Grupy poszukiwawcze policji w celu odnalezienia zaginionego uruchamiają wszystkie procedury. W terenu dają się grupy śledcze, działają informatycy. W każdej sprawie poszukiwawczej policjanci wykorzystują wszystkie możliwe środki, jakimi dysponują zarówno techniczne, jak i osobowe, mające na celu i służące temu, aby wszystkie osoby zaginione odnaleźć. Na liście zielonogórskiej policji obecnie jest blisko setka zaginionych, wśród nich są także dzieci funkcjonariusze policji wszystkich próbują odnaleźć.